Witam Państwa, nazywam się Sławomir Majda. Zapraszam na krótką gawędę poświęconą intencjom dotyczącym budownictwa, budowania, dotyczącym także niszczenia. Mało kto z nas w życiu codziennym zadaje sobie trud zrozumienia czy dowiedzenia się, jak wygląda proces zbudowania instalacji w naszym domu, instalacji wodnych, kiedy odkręcamy kran i cieknie woda. No, co się z tym wiąże? Ile pracy włożył w to hydraulik? Ile pracy włożył w to elektryk w naszym mieszkaniu, domu, abyśmy mieli światło w pokoju, aby można było podłączyć lodówkę do prądu. Intencje dotyczące budowania, przynajmniej w języku polskim, obejmują również intencje budowania związków, małżeństw, relacji z bliźnimi. Odpowiednio musimy znaleźć też chwilę na to, aby popracować z intencjami dotyczącymi niszczenia zarówno związków, jak i tego, co zostało zbudowane przez nas samych, a także przez innych. Zapraszam na kilka tematycznych opowieści z różnych stron świata. Do wszelkich robót budowlanych potrzebny jest piasek, wapno i kamień. Za mną skała o dość dużych gabarytach. Można by było zrobić tutaj kamieniołom. Oczywiście ta skała jest na odludziu i skałą miękką, więc może się nadawać do robót później, do wykorzystania tego kamienia do budowy nawet posadzek czy do budowy ścian. Niemniej osoba, która chce takie kamieniołomy eksploatować, jakiś władca, musi mieć do tego odpowiednią wiedzę, osoby, które mają wiedzę. I jeszcze 100 czy 200 lat temu pracę w kopalniach robili niewolnicy, czyli intencje posiadania niewolników. Mamy tych intencji kilkaset rozpisanych, tworzenia niewolników. Jak zwykle podobne pomysły posiadania czegokolwiek zamieniamy też na przeciwieństwo, czyli mówimy, że naszego bycia niewolnikami, naszej pracy w kopalniach. Przy takiej pracy wyginęły całe narody, całe szczepy, szczególnie w Ameryce Południowej, kiedy konkwistadorzy zdobyli Ameryki Południowe, szczególnie wyginęło kilkaset plemion, wiele milionów osób. Choroby, ospa, mężczyźni zaganiani do kamieniołomów nie wytrzymywali tego sposobu życia, umierali masowo. Życie w takich kopalniach jest zwykle krótkie, w tych archaicznych. Aleksander Macedoński, który zdobył czy podbił Persję, 30 tysięcy żołnierzy greckich wysługujących się królowi Dariuszowi zapędził do kopalni. Należy rozumieć, że oni tam nie mieli wczasów i do domu nigdy nie wrócili. Klimaty pracy w kopalniach, w kamieniołomach, przy świeczkach, wszystkie te intencje cierpienia z nadmiernego wysiłku, umierania z nadmiernego wysiłku, intencje umierania przez załomy skalne, przez jakieś zawalenia skał, odpylicy, intencje braku kobiety w takich środowiskach, homoseksualizmu. To są zamknięte grupy społeczne. Oczywiście powodowania, że inni tego doświadczają, a także samodzielnego przez nas doświadczania. Potem po wydobyciu takiego kamienia był transportowany, czyli również intencje transportowania urobku wszelkiego, bo to może być złoto, może być ruda różnych metali,
w trudnych warunkach, w dobrych warunkach, z wysiłkiem, bez wysiłku, na zwierzętach, zwierzętami, jako zwierzę. No. Tematy są dość szerokie. Jest za mną przykład afrykańskiej budowli, kopuła, kołębnik chyba, z patykami. Podobne budowle w samej Afryce buduje się jeszcze dzisiaj, nie tylko w Afryce, ale i w Azji. Buduje się z odchodów zwierzęcych, z kup krowich przemieszanych z płotem, gliną, trzciną. Podobnie z elementem budowlanym spotykaliśmy się w tynkach rzymskich, między innymi, gdzie krowie łajno mieszano z wapnem, z różnymi innymi, z piaskiem, z różnymi innymi elementami i kładziono na ściany. Jest meczet gdzieś w Afryce, w głębi kontynentu, dość duży, wysoki, wybudowany właśnie z takiego krowiego łajna. I tu zastanawia mnie idea przeniesienia karmy skarabeusza na przykład, czy jakiegoś stworzenia muchy gnojnej na przykład, która całe życie spędza w odchodach. No bo przecież można by było wykorzystać trzcinę, jakieś rodzaje trawy, niekoniecznie związane z łajnem, żeby w tym mieszkać. No, znaleźć jakiś pomysł na to, że no jest to bardzo korzystne właśnie tak, a nie glina na przykład z trzciną. Chodzi tutaj o ten element wiążący, drobno posiekana trzcina, no w łajnie powiedzmy, tak, czy trawa, jest elementem wiążącym, a nie łajnie. Nie wiem, no poza tą ideą karmy skarabeusza nic mi się tutaj nie nasuwa. Intencja, którą trzeba dobrze rozważyć, zanim się ją powie, zanim się tym człowiek pochwali, to taka, że no, załóżmy, byłem władcą, wybudowałem Bazylikę Hagia Sofia, bo budowałem jakiś stadion albo miasto z mojego imienia, albo wybudowałem drogę, wszystko sam. No akurat Hagia Sofia, którą tutaj wymieniłem jako pierwszą, budowało kilkadziesiąt tysięcy osób w ciągu kilku lat, przy czym władca no raczej tam może poza kamieniem węgielnym nic więcej nie zrobił. Podobnie budowałem miasto na takim pustkowiu. No, trzeba było tu przyprowadzić ileś tysięcy osób, żeby z tego miasta kilka tysięcy lat temu, czy kilkaset nawet lat temu pojawiło się na takim pustkowiu, no cokolwiek, tak? Drogi, drzewa, studnie, to musiały robić setki osób, równocześnie to samo zadanie. Mamy jeszcze intencję bycia wizjonerami, że na takim pustkowiu jak za mną, szczera pustynia afrykańska, ktoś coś chce wybudować. Można sobie tutaj brać pod uwagę też intencje budowania imperiów, budowania szlaków handlowych, wykorzystywania szlaków handlowych. Intencje budowania fortyfikacji od najazdów ze strony wrogich plemion. A także intencje, bo były takie miasta budowane i w Afryce, i tu w Egipcie, które władca miał kaprys przyniesienia stolicy i budował ją właśnie w szczerym polu. Intencje zatrudniania do tego tysięcy osób do jałowych celów jednorazowo w formie kaprysu. Pamiętajmy, że jeszcze przy takich inicjatywach no,
sporo tych ludzi nie wróciło nigdy do domu, zostało pochowanych na miejscu, więc przyczynienie się do śmierci osób rzeczywiście to budujących, bo władca no niekoniecznie musiał się czuć źle z tego tytułu, że będzie tutaj mieszkał. Pracując z intencjami, musimy pamiętać o tym, aby dodawać też przeciwieństwa, zamienniki, synonimy. Na przykład bycia murarzem, nie bycia murarzem, budowania, nie budowania. Osobnym tematem, który nam warto przerobić, jest niszczenie tego, co inni zbudowali, cośmy sami zbudowali. Intencje no, bycia niszczonymi, czy intencje doświadczania destrukcji, którą inni nam czynią w związkach, w budynkach, w naszych relacjach małżeńskich, relacjach rodzinnych. No, weźmy sierotę czy półsierotę, taka osoba od urodzenia, czy powiedzmy od dzieciństwa już ma niszczone związki. Osoby po rozwodach, osoby no, wdowcy, wdowy, również to są niszczone związki. A także osoby, które mają te małżeństwa, czasami nie potrafią ich utrzymać, nie chcą. Tworzą sobie nowe małżeństwa, czasami udane, czasami nie. Jest wiele osób, które podejmują kolejne próby, kolejne jakieś doświadczenia, kończy się to negatywnie, kupką gruzów. Kupka gruzów w związkach, proszę Państwa, no jedno małżeństwo, drugie małżeństwo, próbujemy założyć trzecie, albo żyjemy w związku, bośmy dostali po łapach. No nie da się takich małżeństw szczęśliwych niektórym osobom założyć bez przepracowania intencji, bez przemodlenia, bez rozebrania tego, co było. Rozebrania także na części, aby stwierdzić, no, co tam z tymi osobami, a także co z nami samymi jest nie tak. Intencje dotyczące niszczenia. Bardzo ważny element. Trans, bóstwa takiego, siakiego, jest wielu bogów destrukcji, jest wielu bogów wojen. Takie intencje też powinniśmy sobie przepracować, aby no, nie okazało się, że owszem, budujemy, ale po to, żeby za chwilę jednak obrócić to wszystko w perzyny. Mówię tu o związkach szczególnie, czasami walą się domy też, no źle postawione w wyniku jakiegoś błędu inżynierskiego. Intencje zdobywania miast, intencje zdobywania twierdz, intencje zdobywania niezdobytych kobiet. To są tematy bardzo istotne, ja je tu wymieniam. Praktycznie w trzech zdaniach je opowiedziałem, ale każdą z tych kwestii należy mówić osobno na wielostronicowej rozpisce. Przy czym zwróćmy uwagi nasze na tego typu gruzowiska. Proszę Państwa, no, niewiele osób jest w stanie, czy chętnie się przyznać, potrafi do tego, że się do tego przyczyniło. Tak? Ktoś sobie wybudował dom, żył sobie w nim szczęśliwie, a przyszedł no, jakiś okres, coś się zmieniło w historii, pojawiło się kilka osób, które dokonały zniszczenia. No na przykład takiego miejsca, w którym się teraz znajduje. Zniszczono stropy, dopuszczono do zaniedbań. Duży dom, czy duży pałac, czy duża warownia, no wygląda jak wygląda. Została zdobyta, zniszczona czasami przez zaniedbanie, czasami przez brak pieniędzy, czasami przez działania wojenne. Czyli znowu intencje z wojska, intencje przepracować warto by było właśnie z wszelkiej destrukcji, satanizmu, lucyferanizmu. Intencje zdobywania twierdz, zdobywania kobiet. Intencje bycia zoofilem. To jest tak tylko margines pakietu intencji, ale pamiętajmy, że dawne wojska, które zdobywały no, cokolwiek, miasta, twierdze, grody, inne kraje, to byli ludzie samotni. Oni szli na 3-5 lat na jakiś front wojenny. No i
no, albo tę seksualność no, czerpali z niej przyjemności jakie takie, albo dokonywali samozadowolenia, albo posługiwali się no, wszelkim dowolnym no, tym, co się trafiało gdzieś w okolicy, w najbliższym otoczeniu. No proszę Państwa, 5 tysięcy mężczyzn liczył Legion Rzymski. Tak? Oni podejmowali 25-letnią służbę, młodzi żołnierze, młodzi chłopcy, młodzi ludzie, 18, 20, 25 lat, szli na 25 lat do wojska. No i co z tym seksem? Co z tą seksualnością? Ale pamiętajmy, że w takich środowiskach, podobnie jak w wielu religiach, gdzie są duże skupiska mężczyzn, no prym wiedli geje. To również dotyczy wielu armii, w tym greckich. Tam były niezwyciężone legiony tebańskie, niezwyciężona armia Aleksandra Macedońskiego. No, łącznie z nim samym to przecież geje. To również Aleksander Macedoński był zoofilem. On uprawiał seks no, nie tylko z samicami zwierząt, ale i z własnym ogierem przez 20 lat. Było nie było samiec. No idee czy intencje tych panów, tych państwa, no, to są inne tematy, natomiast warto je sobie samemu obliczyć, popatrzeć, co to myśmy sobie tam gdzieś w przeszłości mogli robić, no nie przyjmując tego do siebie, że to, prawda, gdybym ja chciał, Sławek, te wszystkie elementy, które tutaj wymieniam Państwu, no powiedzieć, że to ja byłem, no to robiłem, to robiłem, to jest nieprawda. To są obciążenia duszy, to są obciążenia innych inkarnacji mojej duszy. Podobnie będzie może być u wielu osób, które oglądają ten film, a także u ich dusz. Intencje oprócz tego, no przy destrukcji, przy budowaniu, to dobrze byłoby poprosić Boga o to, aby no, coś nam się dało zbudować, czy związek, czy taki dom, poprosić o finanse, poprosić o wsparcie boskie. Natomiast przy destrukcji, jeśli mamy pamięć destrukcji, zdobywania miast, czy zdobywania nawet takich kobiet, czy mamy świadomość, że no mamy to jedno, drugie, trzecie małżeństwo, coś nam nie wyszło, no to gdzieś w nas są wzorce autodestrukcji i destrukcji. Więc tu też trzeba by było przeprosić w pokłonie. Jest szereg technik opisanych na mojej stronie, także są filmy dotyczące pokłonu, jak to przepracować, przeprosić ofiary wszystkie, którym żeśmy, no idąc gdzieś, takie ruiny za sobą zostawili, czy zrujnowali ich miasta, ich rodziny. I przebaczyć także wszystkim, którzy nam no, czynili podobnie, bo to zawsze działa w obie strony. No i cóż, tyle na temat intencji dotyczących budowania i niszczenia. Może jeszcze jedna kwestia, która mi się przypomniała, to niewiele jest osób chętnych do tego, żeby się przyznać, czy dusz, które powiedzą, że no, o, te ruiny to ja zrobiłem. To tak nie ma chętnych na to. Zbudować to się zbudowało, tak jak już mówiłem wcześniej. No zbudowałem Hagia Sofia, zbudowałem stadion, zbudowałem miasto, akwedukty, ale że je się zrujnowało, to, nie, to ja z tym nie mam nic wspólnego. I warto przy pracy z wszelkimi intencjami, no nie tylko dotyczącymi rujnowania, ale i budowania, dotyczącymi związków, dotyczącymi czegokolwiek, dodawać przeczenia. No w wielu artykułach dotyczących intencji ja te kwestie podaję na piśmie, nie we wszystkich. Pamiętajmy o tym, żeby mówić no, intencje dotyczące na przykład bycia budowniczym, nie bycia budowniczym. Rujnowania odpowiednio, tak? Kolejna intencja. Rujnowania cudzych i własnych domów i intencja nierujnowania cudzych i własnych domów, rujnowania i nierujnowania własnych związków, cudzych związków. Dusze po prostu nie pamiętają. No my też nie pamiętamy, co się działo kiedyś, a załatwienie
tej intencji w jedną stronę, no jakby powoduje, że gdzieś tam jeszcze jest taki minusik w innej kolumience, że tutaj no mamy jeszcze to dopowiedzieć, bądź spłacić karmicznie jakieś uchybienia z przeszłości. Dziękuję.